witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Piotr z tej strony się kłania. Druga część spotkania związanego, czy przybliżającego Binance. Binance, który nie jest już tylko giełdą krypto, jeśli chodzi o rynek spot. Nie jest już tylko giełdą związaną z możliwym margin tradingiem czy handlem dotyczącym kontraktów terminowych. To jak żeśmy sobie ostatnim razem powiedzieli, cały konglomerat. To również platforma startowa dla deweloperów w ramach projektu Launchpad, który jest tutaj widoczny. Z jednej strony ci, którzy tworzą, mają szansę zdobyć tą trampolinę poprzez doradztwo ze strony Binance. Wiecie, jak to jest. Jeśli u nas startujecie, to my Wam później pomożemy. Te projekty, które wystartowały na Binance, raz, że w ramach poolu rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, a później startowały z kilkukrotnie wyższą ceną. Warto zwrócić na to uwagę, zwłaszcza w momencie, kiedy ten sentyment rynkowy jest bardzo, bardzo pozytywny. Jako oczywiście zadanie domowe proponuję Wam sprawdzenie wszystkich projektów i to, jak one wyglądały ewentualnie po starcie. Ale w ramach dystrybucji, bo Binance po tym, jak projekt u nich startuje, pomaga w dystrybucji, wielokrotnie jest tak, że jest tak zwany liquidity mining poprzez na przykład staking BNB czy stakowanie BUSD. Jesteśmy w stanie, w zależności od tego, jak duży jest pool, jesteśmy w stanie kopać tego tokena, który ewentualnie będzie debiutował na Binance. Jest to no, według mnie bardzo ciekawe rozwiązanie. Także tutaj z tej perspektywy myślę, że warto zwrócić uwagę, zwłaszcza że nowym projektem będzie NFT związane z Barceloną. Tyle jeśli chodzi o deweloperów i drugą stronę rynku, potencjalnych klientów, jeśli chodzi o nowe projekty. Również kwestie związane z analizami znajdziemy na portalu Binance w zakładce Research. Według mnie również warto na to zwrócić uwagę, bo w momencie, kiedy raport się pojawia, zapewne inside information i zakumulowanie tokena już czy po części, czy całości miało miejsce. Natomiast ten wzrost w momencie, to zainteresowanie w momencie pojawienia się raportu, jeśli jest pozytywny, jak najbardziej może mieć miejsce. W nawiązaniu do wcześniejszego launchpadu, wielokrotnie jest tak, że projekt, który ma ten okres startowy, również raport na jego temat się pojawia, więc tutaj jakby siły połączone do tego, żeby dany projekt promować. To, na co zwraca uwagę, to mimo wszystko jakość tych projektów. Jest ta selekcja robiona i według mnie nie jest robiona najgorzej, jeśli mogę się tak wyrazić. W związku z czym praktycznie rzecz biorąc jesteśmy w stanie na platformie Binance w ramach raportów, jeśli chodzi o projekty czy analizy, chociażby o globalny, na temat globalnego wpływu krypto na rynek, znajdziemy i rzeczywiście są to rzeczy według mnie użyteczne. Zmierzam do tego, że w jednym miejscu jesteśmy w stanie bez zbędnego tracenia czasu, przynajmniej w tej początkowej fazie, znaleźć wiele rzeczy w jednym miejscu. Również ci, którzy chcieliby się doedukować, jeśli mogę tak powiedzieć, znajdą Akademię Binance na portalu i generalnie rzecz biorąc mnóstwo różnych tematów jest poruszanych. Znajdziemy artykuły dotyczące Binance,
znajdziemy artykuły dotyczące samego Bitcoina i oczywiście znajdziemy artykuły dotyczące zdecentralizowanych finansów. Między innymi to, co jest istotne, bo ja zawsze staram się, jeśli coś potrzebuję zrobić, staram się zasięgnąć informacji u źródła. I między innymi kwestie, jak zrobić przejściówkę, jeśli chodzi o MetaMask, tak żeby również móc skorzystać z MetaMasku na Binance Smart Chainie. To jest numer jeden. Jest też kwestia, jak połączyć Trust Wallet do Binance Smart Chain. Mówiliśmy sobie o tym, że tym takim gorącym topikiem, tym takim gorącym tematem na topie są zdecentralizowane finanse, ale jeśli spojrzycie na zachowanie się tokenów związanych z NFT, non-fungible tokens, to też bardzo, bardzo gorący temat, zwłaszcza, że jest podciągany pod kwestię e-gamingu, w związku z czym ten sektor w ramach blockchainu też ma szansę w najbliższych latach być tym takim wiodącym tematem. No i tutaj na ten temat w ramach Akademii Binance również znajdziemy informacje. Ale to, o czym wspomniałem ostatnim razem i to, co ma szansę być najciekawsze, to kwestie tego, że jeśli ktoś zaczyna z DeFi-em, no dużo informacji znajdzie na Binance, ale również znajdzie ofertę do tego, żeby w ramach posiadanego konta spróbować, tak, rzeczywiście zapoznać się z projektami. W zakładce Binance Earn znajdziemy wiele ciekawych propozycji. Znajdziemy wysoko oprocentowane depozyty na różnego rodzaju tokeny. One w wielu wypadkach będą limitowane na uczestnika, jeśli chodzi o możliwość zdeponowania. Znajdziemy również dla stabilnych coinów produkty, które albo będą miały datę wypłaty ustaloną, albo z niższym oprocentowaniem możliwość wypłaty w każdym momencie, w każdej chwili. Mamy produkty z gwarancją, jeśli chodzi o zwrot w skali roku, jak i mamy produkty z tak zwany high yield, z wysokim oprocentowaniem, oczywiście z dużo wyższą gwarancją. I tak dla przykładu staking, jeśli chodzi o token BNB w skali roku 14,61, natomiast jest zalokowany na 60 dni. W przypadku na przykład BUSD 7% w skali roku zalokowane na 90 dni. A to, na co rynek czeka, co już powoli się dzieje, stejkowanie TH2 między 4,90 a 21,60 z dymkiem tutaj, że APY, czyli zwrot w skali roku, bazuje, okay, na on-chain staking rewards. Dlatego mamy kwestie związane z przedziałem pomiędzy 4,90 a 21,60. Zwłaszcza, że przypominam, w przypadku ETH musimy stejkować 32 sztuki i każdego przy cenie 3000 stać na 32 sztuki ETH. Tutaj mamy możliwość takiego dołączenia do poolu. W przypadku high yield, w zależności od tego, co nas interesuje, jeśli chcemy dać płynność dla rynku, to na przykład dla pary RAMP BUSD 118,89 w skali roku na bazie tokena RAMP. Ok, przypominam tylko, że ktoś, kto teraz pierwszy raz zobaczył 118%
zwrot w skali roku i chciałby dać płynność na RAM BUSD, proszę pamiętać o tak zwanym możliwym impermanent loss. I to na pewno znajdziecie na Akademii. Front BUSD 85% za dostarczenie płynności, również wypłacane w tokenie bazowym we froncie. W związku z czym bazuje to na cenie tokena. W przypadku DeFi staking 8,49 na BNB i tak dalej, i tak dalej. Kwestie dual investment, czyli kwestie kilku rzeczy, które mogą się zdarzyć, ale to już zapraszam do zapoznania się z całą ofertą, jeśli chodzi o możliwość tych produktów, dostępu do produktów finansowych bezpośrednio na Binance. Binance, cały konglomerat, wydaje się, że jeśli chodzi o BNB tokena, to generalnie rzecz biorąc, jeśli w tym tempie będzie się Binance rozwijał, to obecne cofnięcie kursu będzie można nazwać tylko korektą. Myślę, że warto trzymać kciuki, bo można Binance lubić, można Binance nie lubić, natomiast dla całego sektora dobrze by było, żeby tutaj żadna noga się nie potknęła. Nie dajcie się złapać w pułapkę, życzę wszystkiego dobrego z przygodą z Binance. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Thank you.